Cześć! Jak się macie? Spaliście dobrze? Po świętach jest i ekstra? Gites i w ogóle fantastycznie? Bo ja przeżyłem dramat. Dramat, powiadam wam. Kiedy radośnie siedziałem pod prysznicem, wparowała do środka moja żona, bez płukania, i wiecie, na czym mnie złapała? Ostrożnie! Nie wypuszczajcie się zbyt daleko. Złapała mnie na tym, że zamiast swojego szamponu używałem jej odżywki. Zrobiła mi straszną chryję w łazience. Aż mój syn musiał wejść i interweniować, krzycząc: żadnych awantur, żadnych awantur! To ją trochę uspokoiło. No ale litości, ja przecież nie wiem, nie widzę różnicy między szamponem i odżywką, skoro butelki wyglądają identycznie, tylko różnią się etykietą. A ja, moi drodzy, nie czytam pod prysznicem. Czytacie pod prysznicem? Ja czasami, siedząc na ubikacji, przyznaję, czytam, nawet dużo, ale pod prysznicem nie, chwyciłem butelkę. No i co się okazało? Że od 2 tygodni zamiast szamponem myć brodę, to ją odżywiam, zużywając odżywkę mojej żony. No i stąd ten dramat. Okej, to tyle tytułem wstępu. Mam nadzieję, że troszkę was rozbudziłem, delikatnie. Słuchajcie, dzisiaj troszkę gamingowo, za to przepraszam wszystkich tych, którzy gier nie lubią, ale powstrzymajcie się od wyłączenia, bo może być komunikat, który was także zainteresuje. Jest sobie taki projekt, który nazywa się Defiance. Ja o nim mówiłem kilka razy, ponieważ on bardzo mnie interesuje. Co to jest? To jest połączenie gry MMO z serialem telewizyjnym. Na Sci-Fi jest taki program, którego niestety nie mam. Od 15 kwietnia będzie leciał serial, który nazywa się Defiance. 2 kwietnia, czyli dzisiaj o godzinie 8 rano, rusza gra o MMO, która powstaje w oparciu o ten świat prezentowany w serialu. Krótko mówiąc, to, co będzie się działo w serialu, będzie miało wpływ na wygląd gry. Bardzo interesujący projekt, niesamowite powiązanie. I ja będę to śledził i będę wam pokazywał. Myślę, że już dzisiaj coś na live'ie zrobię, ale pewności nie mam. To wiele zależy od tego, jak gra będzie działała, a w momencie startu bywa różnie. Zatem, moi mili, niezależnie od tego, czy gra mi się interesujecie, czy nie, to wydaje mi się ten projekt interesujący. To jest pierwszy raz takie powiązanie jakby na żywo, na bieżąco. Pełno jest gier, które gdzieś tam są tworzone w oparciu o filmy, o książki, o komiksy i vice versa, w każdym możliwym kierunku, ale pierwszy raz powstaje projekt, który jest tak wiązany bezpośrednio. Mam nadzieję, że będzie ciekawy. No i to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Życzę wam miłego wtorku. Trzymajcie się. Pa, pa.